Odkąd przybyłem do Lublina i mieszkam w tym domu, ciągle mam tę niezwykłą świadomość, że w pomieszczeniu, w którym się także teraz znajdujemy, mieszkał, pracował człowiek niezwykły, człowiek święty, człowiek, który odegrał ogromną rolę w historii naszego narodu w XX wieku. Jesteśmy dumni w Lublinie z tego, że zarówno święty Jan Paweł II, jak i kardynał Stefan Wyszyński byli z tym miastem tak bardzo związani i to miasto odegrało również ważną rolę w ich życiu. Kiedykolwiek wracam do mojego domu i otwieram bramę, to widzę właśnie pomnik, który został tutaj wybudowany przez mojego poprzednika, księdza arcybiskupa Pylaka w 50. rocznicę jego święceń biskupich i ingresu do katedry lubelskiej. Jest to dla mnie wielkie wyzwanie być następcą tak niezwykłego człowieka. Od samego początku wczytuję się w jego dzieła, w jego pisma, zwłaszcza wydawane ostatnio jego notatki, które rozpoczął tutaj właśnie w Lublinie. I to w takim znaczącym dniu, 22 października 1948 roku, w dniu śmierci kardynała Chlonda. Ta śmierć go tak bardzo poruszyła, że zapisał wtedy pierwszą notatkę i przez 30 lat te notatki prowadził. Podziwiam jego gorliwość duszpasterską. Jeżeli widzę tę pracę, którą w tak krótkim czasie dokonał, nie mając środków technicznych, środków także komunikacyjnych, takich jakimi my dzisiaj dysponujemy, jestem pełen podziwu i wczytuję się też w jego teksty. Te teksty są pisane, świadczą o nim, o jego głębokiej duchowości, o jego szerokiej wiedzy, o jego umiejętności formułowania tego, co ważne, dostrzegania. Widzimy jego głęboką mądrość i te wszystkie fundamenty duchowe, które pozwoliły mu przetrwać potem więzienie, całą epokę komunistyczną i doczekać się papieża Polaka. I dokładnie 30 lat po tym pierwszym wpisie, czyli 22 października 1978 roku, miała miejsce ta scena, kiedy podczas homagium, podchodząc do świętego Jana Pawła II, chciał go pocałować w rękę. Papież na to nie pozwolił i sam jego dłoń ucałował. Było to takie ukoronowanie jego wielkiego dzieła, które zaczęło się w Lublinie, w tych murach, które jest dla nas ciągle wyzwaniem. Budując teraźniejszość i przyszłość ojczyzny i Kościoła, powinniśmy sięgać do tego wielkiego człowieka i do dziedzictwa, jakie nam zostawił.